Witamy Was w kolejnej recenzji od Just Freestyle. Dzisiaj przedstawimy Wam buty Puma Archive Lite. Ludzie! Archive Lite! W dzisiejszej recenzji przedstawimy Wam buty, które zdominowały wszystkie stopy freestyle'owe na świecie stopniowo od 2012 roku. Era oldschoolowych piłkarskich halówek zmieniła się na niezwykle lekkie, przewiewne i wygodne buty, które nazywają się Puma Archive Lite. Mówi się, że to są buty idealne do naszego sportu. Dlaczego? Zaraz o tym powiemy. Ale jak to się zaczęło? Otóż Red Bulls Freestyle 2012 finały w Lecce. No właśnie. Sean Garnier, francuski reprezentant, a w dodatku pierwszy w historii mistrz świata we Freestyle Football, chciał się wyróżnić na tle innych zawodników i jak wspomina to w naszym wywiadzie, do którego link macie w opisie lub na końcu filmu, chciał znaleźć jakieś wygodne buty z płaską podeszwą. I właśnie od tamtego turnieju nazywamy Seana Garniera pionierem freestylowania w tych butach. Chciał się wtedy wyróżnić, udało mu się, ale teraz z pewnością nikt się w tych butach nie wyróżnia. Może zacznijmy od tego, co to za buty. Archive Lite Low Mesh to buty wyprodukowane przez markę Puma w 2012 roku. I jak to zwykle bywa, najlepsze rzeczy powstają przypadkiem. Pozdrawiam rodziców. Letnie trampeczki stworzone przez firmę Puma na pewno nie miały na celu być butami służącymi do kopania piłki, co niestety widać podczas długotrwałego użytkowania, ale o tym później. Dlaczego wszyscy nagle zaczęli grać w tych butach? Na każdych zawodach czy meetingach praktycznie każdy gracz posiada te buty lub ich podobiznę w postaci eksplorów. Wielu graczy odeszło od halówek i wybrało drogę lekkości. Główną przyczyną jest ich budowa. Po górnej części tych butów nałożona jest powierzchnia takiej siateczki, która jest niezwykle miękka i lekka. Największym ich atutem jest lekkość i pozwoliłem sobie zważyć i waży mniej więcej 160 gram. To jest tyle co nic i praktycznie ich nie czuć i śmiało mogę powiedzieć, że odczuwalna jest ta lekkość przy długich kombach aerowych. Te główne trzy czynniki, czyli siateczka, podeszwa i lekkość sprawiają, że jest to idealny ekwipunek dla freestylera. Siateczka daje poczucie miękkości, lekkości i dzięki nim świetnie czujemy piłkę. Podeszwa jest niezwykle elastyczna i dzięki temu czujemy się stabilnie przy długich, dynamicznych akcjach oraz kiedy chcemy wykonać stale, możemy wygiąć naszą stopą tę podeszwę w takim kierunku, jakim chcemy. I to sprawia, że odczuwamy większy komfort przy graniu tych wszystkich stali. Ich nauka i gra jest bardzo przyjemna. Są naprawdę bardzo wygodne, kiedy je założymy, to świetnie przylegają do stopy z każdej strony, dzięki temu naprawdę możemy czuć się swobodnie w tych butach i są nawet świetne przy codziennych czynnościach. Żeby już nie było tak słodko, powiemy o największych wadach tych samograjków. Po pierwsze, wytrzymałość. Zależy ono od tego, na jakiej powierzchni gramy, ile gramy i co gramy. Ciężko jest stwierdzić, ile taka jedna para pumek nam wytrzyma, ale myślę, że jest to około pół roku. Porównując niestety do gazeli czy jakichkolwiek halówek, muszę stwierdzić, że pumy w aspekcie wytrzymałości chowają się. Wytrzymałość jest znacznie na niższym poziomie niż halówki czy właśnie gazele. I to jest ich największa wada. Osobiście, jeżeli chodzi o mnie, jest jeszcze jeden wielki problem odnośnie tych butów. Otóż siateczka. Materiał, z którego jest zrobiony ten but, jest śliski. Najzwyczajniej w świecie w połączeniu z meczówką piłka mi się ześlizguje, a zwłaszcza na halfach. Myślę, że jest spowodowane też tym, że ja gram halfy nieco inną częścią buta niż większych freestylerów, gdyż większość freestylerów robi kółka tą częścią stopy, a ja robię tą. Jednak jeżeli chodzi o wytrzymałość, to jest jednak kwestia, za którą muszę pochwalić te oto buty. Otóż chodzi o czyszczenie tych butów. Jak widzicie, to są moje pierwsze Pumy kupione w wersji kolorystycznej białej. No ale jak widać, to już nie jest biel, to już jest niemal czern, więc musiałem sobie jakoś z tym radzić. A jak sobie radziłem? No właśnie, wrzucałem je do pralki. Mimo tego, że wiele razy je prałem, to trzymają się świetnie. No podeszwa mi się nie odkleiła. Teraz może powiem o kolejnym minusie, czyli dostępności tych butów. Mamy tutaj te starsze modele, pierwsze Pumy Archive Lite oraz te najbliższe naszych czasów. Niestety w obecnym czasie one już nie są tak dostępne jak kiedyś, kiedy my zaczynaliśmy i kiedy było mnóstwo tych Pum. Teraz na Allegro jest naprawdę ciężko znaleźć te buty w swoim rozmiarze, a już zwłaszcza te starsze modele, i myślę, że dużo lepiej wyglądają niż te szare, które zakupiliśmy w Carrefourze, ale może po kolei. Te Pumy były normalnie zakupione na Allegro, te przez Lipę kilka lat temu, te przeze mnie dokładnie 3 lata temu. Kosztowały one tylko 120 zł. Ja kupiłem ich 3 pary, bo wiedziałem, że to jest świetna okazja dla mnie, bo mój rozmiar 39 naprawdę ciężko znaleźć. I zostawiłem sobie jedną parę na dużo później, jak Sian, żebym się troszeczkę wyróżniał jako w tych butach. Później zaczęły powstawać takie modele z inną siateczką, taką podwójną siateczką. Też wyszły ze sprzedaży. Obecnie najwięcej jest takich butów i możemy je znaleźć i na Allegro, i uwaga, w Carrefourze. Pojawiły się te buty właśnie w takich marketach jak Carrefour za 70 zł i było to coś niesamowitego, coś wyjątkowego. Te buty były tylko w Carrefourze podczas wakacji i zniknęły. No obecnie jest naprawdę ciężko znaleźć. Ja osobiście poszukuję je na eBayu i znajdę czasami w moim rozmiarze w cenie 200 zł, czasami 300 zł. Czasami kupuję, czasami nie, to w zależności od tego, czy tak bardzo ich potrzebuję. No i właśnie podsumowując, jeśli chodzi o dostępność, to jest naprawdę kiepsko. Ciężko je znaleźć, nie wiem jak będzie za rok, ale na ten moment jest ciężka ta dostępność. Teraz troszeczkę wam podpowiem, jak kupić takie buty, żebyście byli zadowoleni i żeby to były te buty, o których mówimy. Bo jest wiele różnych modeli i są wersje niesiateczkowe, wersje skórzane, jakieś inne faktury, których nie znam. Poszukujemy siateczki. Jeśli wybieramy aukcję, to w tytule musi być Archive Lite Low Mesh. Mesh, czyli właśnie taka siateczka. I oprócz tego tytułu sprawdźcie zdjęcie. Z bliska wam pokazujemy teraz ujęcia, jak wygląda ta siateczka. No to widać, to jest taka wyraźna siateczka. Ja raz się machnąłem i się przejechałem na tym, że na szybko kupowałem takie, nie wiem co to za kolor dokładnie, taki czerwonawy, myślałem, że to czerwony, niektórzy mówili, że to jest różowy. Kupiłem sobie takie skórzane Archive Lite'y, przez co one były nie tak lekkie jak chciałem i podeszwa nie była tak elastyczna jak w tych. No ale grałem w nich. Grałem, nie były aż takie kiepskie, lecz to nie były te właśnie Pumy, to były takie zwykłe trampki i grałem w nich przez pół roku i możecie widzieć na przebitkach, jak właśnie w nich rozwalałem lipę w batich. No ale zrezygnowałem z nich szybko, ponieważ poszukiwałem właśnie tych oto Pum. Kolejna sprawa to rozmiarówka, bo Puma ma dosyć nietypową rozmiarówkę. Jest zaniżona, zatem najlepiej polecam wam, byście się nie machnęli również jak większość freestylerów. Zmierzcie sobie, ile macie centymetrów w stopie, centymetrów wkładki. Dobierzcie według tabeli rozmiarów w goglach i tam macie zupełnie inną rozmiarówkę niż na przykład Adidasa. Ja w Adidasie mam rozmiar 40, czasami 41, w Pumie mam rozmiar 39, a długość mojej wkładki to jest 25 cm. Zatem no, niby taki szczegół, ale dużo osób źle kupuje. Teraz powiedzmy, jaki jest koszt tych butów, bo jest niezwykle różny w zależności gdzie kupujemy, jak kupujemy i który model kupujemy, w jakim rozmiarze. Otóż no, cena rynkowa to myślę, że to jest 120 zł. Tyle są warte te buty ze względu na ich wytrzymałość. A możemy się spotkać z takimi cenami jak 200 zł, do 200 zł. Ale najmniejsza cena, z jaką się spotkałem, to w Carrefourze właśnie dokładnie ten model butów. I to było raz na jakiś czas. Nie wiem, czy to znowu będzie w Carrefourze, ale jeśli to ma być, to celujcie w wakacje, szukajcie w dziale z ciuchami. No i za 70 zł takie buty, a na Allegro za 200 zł, no to naprawdę jest fajna okazja. W obecnym 2018 roku te buty są naprawdę ciężko dostępne i w dosyć wysokich cenach. Jakim freestylerom możemy polecić te buty? Mimo wszystko, że to są naprawdę świetne buty dla freestylerów, początkującym zalecam zaczynać treningi od wygodnych butów albo halówek. Nie jest dobrze moim zdaniem, by zaczynać już od lekkich butów, ćwiczyć pierwsze komba, pierwsze kółka, ponieważ te różnice odczuwa się już w jakimś stopniu zaawansowania, gdy z halówek przeniesiemy się na pumy. Gdy zaczniemy treningi już od razu od tych pum, nie będziemy czuć tak wielkiej tej różnicy. Ale róbcie co chcecie, to jest tylko taka moja rada. Otóż odnośnie tego, co powiedział BRZEZIK, właśnie podam swój przykład, jak to ze mną było. Otóż w halówkach grałem ponad 6 lat, i gdy przerzuciłem się na pumę, mimo właśnie tego, że piłka mi się ślizgała i w ogóle i nie do końca mi pasowały, ale jednak ta lekkość jest niesamowita. No, czuć mega różnicę. Te buty są no niemal 2 razy lżejsze od normalnych halówek, więc styl lower odczuwamy naprawdę mega pozytywną różnicę i dodaje nam to kopa i czujemy, że z takimi butami możemy więcej. Przejdźmy do podsumowania. Tak więc biorąc wszystko do kupy, podsumowujemy naszą recenzję i przeznaczamy naszym butom, naszym Archive Lite'om oceny. Mi się w tych butach dobrze gra, są naprawdę bardzo dobre, to są jedne z lepszych butów, w jakich grałem, lecz w innym modelu, w innych butów gra mi się lepiej i dam ocenę 8. Ja natomiast dam tym butom ocenę 7,5. Jest to jak dla mnie wysoka ocena, ze względu jednak na tą lekkość. No, jest ona niesamowita i czuć naprawdę mega różnicę, jak ktoś się przerzuca z halówek na takie oto lekkie pumy. Ja popieram zdanie BRZEZIKA, nie mam się do czego przyczepić w tych butach i daję im ocenę 7,75. Nie wiem, jak to BRZEZIK obliczy, bardzo mi współczuję. Tu będzie średnią! Tu będziecie mieć nie ma się do czego przyczepić, szkoda, że piłka tak się nie przyczepia do tych. A jak tutaj kropelką pozorowałeś? Ale powiem, gdyby dostępność była taka, że mielibyśmy takie buty na wyciągnięcie ręki w każdym momencie, jaki chcemy, czy takie, no to ocena byłaby dużo wyższa, nawet bym dał chyba 9,5. Ja powiem tak, czekam na tak samo lekkie buty, ale coś w stylu halówek. To by były dla mnie najlepsze wymarzone buty i wątpię, że kiedyś one powstaną, ale może Tobias, takich... może Tobias, może Puma, może nasz sponsor przyszły? Czerwone! Ja nie wybrzydzam, mogę nawet w różowych grać, żeby mi się to przydało. Dziękujemy za obejrzenie naszej recenzji. To była recenzja od Just Freestyle, Puma Archive Lite. Tutaj macie inne nasze... Zadawajcie pytania, ale nie lipa kiedy for ref. No. Link do wywiadu z Seanem Garnierem. I to wszystko. I pamiętajcie, po prostu trenujcie. Eldo. Jak nas jeszcze zobacz na koniec, bo przed chwilą wymyśliłem. Dawaj. Jak nazywa się chłopak, który gra w pumach? W odpowiednich pumach? Mężczyzna.